Za tobą jest. Cześć, witamy w tym odcinku. Dzisiaj Dacia na wymianę świec. Tutaj tak jak w tytule napisaliśmy, że klient chciał sobie wymienić świece pod domem, ale tutaj pokażę wam, dlaczego nie doszło do wymiany. No tak. Coś go blokowało. Coś go blokowało. Ja przejdę z drugiej strony. I tak, otworzył sobie maskę. No i co to jest wymienić świece, tak? Nic prostszego, jeżeli jest dobre dojście. Tu jest dobre. Jest, trochę trzeba więcej rozkręcić. Jest dobre, jeżeli się zdemontuje kolektor, bo tutaj może przełożymy tak mniej więcej jak to. Mniej więcej tak. Tak, mniej więcej było tak, czyli do tych dwóch świec dostęp był. Natomiast tutaj dwóch nie widziała, sprzedawca sprzedał mu cztery świece, a nie dwie. Także chyba jeszcze ty, w autach nie ma jeszcze chyba dwucylindrowych? Są. Ale z tych takich nowocześniejszych? No. Dwa cylindry, które ma? No w Fiacie, w którym są dwa cylindry. No to jakby miał dwucylindrówkę, to by sobie wymienił. No ale mniejsza z tym, wracając do tematu. Tutaj mamy czterocylindrowe auto i żeby zdemontować, żeby wymienić świece, musimy zdemontować ten kolektor, tutaj Michał wam pokazał. Musimy od przepustnicy odkręcić i musimy tutaj od wydech od sącej strony zdemontować kolektor i nowe uszczelki dać, tak? Mamy nowe, są nowe. Tak, także. Tutaj jedno co muszę pochwalić, właśnie nie wiem czy to jest fabryczna instalacja gazowa czy nie, ale podoba mi się jak jest zrobione. Że instalacja jest dobrze, tak? Zrobiona. No. Że nie przeszkadza, nie koliduje w niczym. Jest fajnie zrobione, bo też kiedyś czytałem, że powinien być jak najkrótszy ten wężyk od wtrysku do tak jakby cylindra, w sensie tam do komory spalania. I to jest naprawdę bardzo, bardzo krótki, bym powiedział. Niecały jakiś centymetr, a nieraz się widzi po 10, po 15 centymetrów takie długie przewody. Więc tu akurat fajnie zamontowane. Czyli tutaj jest zrobione tak jak ma być. Może pokażemy jak wyglądają stare świece. Co, już były mocno wypalone, już były podpalone? Były, już też. No trochę już na pewno miały przebiegu. Tutaj mamy nowe. I pokażemy może jeszcze gdzie, o które te uszczelki pod kolektor chodzi. To pierwsza uszczelka, no to wiadomo, pod przepustnicę. A tutaj mamy. I drugie te cztery sztuki. Także tutaj zawsze, ile to jest możliwe, zachęcamy i zalecamy przy demontażu takich uszczelek, to nie są drogie rzeczy, zawsze wymienić na nowe. Żeby spać spokojnie, żeby auto nie brało lewego powietrza, tak? No, oczywiście. Także widzicie, że. Wymieniacze to trzeba wymieniać. Wymieniacze wymieniać, tak. Jesteśmy wymieniaczami, będziemy wymieniać, a nie. Mogliśmy silikonkę podsmarować? Mogliśmy. I byłoby. Pewnie, żeby było. Na chwilę na pewno. Także tak, jak widzicie, kolejny samochód, w którym teoretycznie prosta czynność, jaka jest wymiana świec, aby się do nich dostać, trzeba było trochę podemontować. Ale ostatnio, bo tego akurat nie nagrywałeś, tego Fiata Fremonta. Nie. Nie nagrywaliśmy tego, nie będzie odcinka z tego, ale w świecie Fremoncie tam w szóstce, V6 benzynce, żeby wymienić świece, też się trzeba trochę nakombinować, też trzeba całą górę ściągnąć, cały dolot. Dlatego też robiliśmy te świece przy okazji uszczelniania chłodniczki oleju. No bo było już to co trzeba było rozebrać, to było rozebrane. Dokładnie i cały zestaw tam uszczelek chyba przychodził. Mhm. Zestaw jest taki, występuje cały zestaw pod kolektory, pod elementy, które trzeba zdemontować do wymiany. Także udało się bezproblemowo. Tutaj do Dacii też mamy zestaw uszczelek, świece, jak widzicie, cewki poukładane. Także teraz tylko montaż i oddajemy klientowi samochód. No i też jedna z ciekawostek, czy ciekawostek, nie ciekawostek, no. To żeby zmienić świece trzeba mieć specjalny klucz. W sensie taką standardową 14 nie dojdziecie. Nie dojdziemy, bo jest za gruba. Trzeba mieć te takie cieniutkie, to akurat tą 12-kątną. Tutaj ma być ta ścianka cienka. Tak, ma być to bardzo cienkie, jest naprawdę na tyle miejsca, co jest tutaj. No. Zwykłą, bo próbowałem najpierw zwykłą 14, ale. Chyba, że nam się właśnie nie przyznał i sobie zdemontował kolektor, a nie miał klucza. Tu nie widać było, żeby coś było. Coś mogło być, bo śruby były na pewno pomieszane od kolektora. A, to czyli mógł próbować? No, coś mogło być. No, także tak widzicie, że. Ludzie próbują, ale nieraz po takich próbach auta trafiają do warsztatu, bo nieraz, tak jak już kiedyś wspominaliśmy, teoretycznie prosta czynność wymaga odkręcania innych elementów i później wymagane nowe części.
Także w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.